wspólnym albumie polskiego kompozytora i gitarzysty grupy Radiohead. Dzień dobry, znalazły się na nim dwa utwory polskiego kompozytora z początku lat 60. oraz dwa autorstwa Greenwooda. Kompozycje Krzysztofa Pendereckiego to Ofiarą Hiroshimy Tren na 52 instrumenty smyczkowe, na których muzycy grają w niekonwencjonalny sposób, stukając w pudło rezonansowe albo uderzając dłonią w struny. Jest też polimorfia na 48 instrumentów smyczkowych. Johnny Greenwood napisał dwie inne orkiestrowe kompozycje. Całkiem dobre, inspirując się moimi utworami właśnie z lat 60. Dla mnie to była też taki renesans mojej muzyki po 50 latach. Płytę nagrano jesienią ubiegłego roku w Alvernia, studiując pod Krakowem. 22 marca w londyńskim Babylon Hall będzie wspólny koncert Krzysztofa Pendereckiego i zainspirowanego jego twórczością Johnny'ego Greenwooda. Jutro Jerzy Brana będzie obchodził 70. urodziny. I jutro w Teatrze Roli w Warszawie ten znakomity aktor wystąpi w monodramie Rozmowy z Diabłem, wielkie kazanie księdza Bernarda według tekstu Leszka Kołakowskiego. Moją powinnością jest wykonywać zawód aktora jak najlepiej, podkreśla Trela w rozmowie z RMF Classic. Nie mogę ulegać gustowi widza, dodaje aktor. W tym roku przypada również 5